Witam serdecznie zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku serii Fajowe Czołgi Premium. W tym odcinku mój nowy nabytek, 72. czołg premium w moim garażu. Czołg, którego otrzymałem w piątek na streamie od widza jako prezent, za co bardzo mu dziękuję, bo w zasadzie ten czołg bym nie kupił, czyli czołg średni premium francuski M4A1 Revalorize. Jak dokładnie czyta się Revalorize? Już sprawdzam. Revalorize. 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 Co znaczy przeszacować, przeszacowany, czyli ocenić coś zbyt wysoko. Dlaczego bym tego czołgu nie kupił? Już mówię. No niestety mam dużą ilość golda, a teraz ostatnio wszystkie czołgi premium, które można kupić, to tylko w sklepie za pieniążki 170 zł i 40 euro. No nie wydałbym tyle na ten czołg, no chyba żebym był jakimś bogaczem. Jeszcze przez 23 dni jest możliwość zakupienia tego czołgu, a później to już nie wiadomo, czy będzie, czy nie. Okej, więc jeszcze raz wielkie dzięki. Nie mogę zdradzić niku gracza, który mi to kupił, bo nie chciał. No ale bardzo dziękuję. Następny czołg do zabawy w moim garażu. W tym odcinku spróbuję ocenić ten czołg oraz zagrać jedną bitewkę, aby pokazać wam właśnie jego zalety oraz wady. A zalety i wady. Więc mówiąc krótko, główną wadą to jest pancerz, a główną zaletą to jest działo. Ale biorąc pod uwagę wszystkie cyferki, czyli wytrzymałość 1400 HP. Sprawdzimy, jak to wygląda w innych czołgach. Jest więcej niż te 34x3. Jeżeli chodzi o inne medy ósmotierowe, już sprawdzam. Czyli Super Pershing ma 1500, czyli więcej. Czyli AMX-CDC również 1400. Czyli można powiedzieć HP normalnie tak inne czołgi średnie 8 poziomu premium. Ale tak jak mówiłem, główną zaletą tego czołgu to jest działo. Dlaczego? Jest to działo 105 mm, które ma uszkodzenia 390 z penetracją 200, a 250 na kumulacyjnych pociskach. 390, czyli w zasadzie tak samo jak inne czołgi średnie oraz ciężkie 8 poziomu premium z działem 122 mm, ale to działo 105 mm jest o wiele lepsze. Dlaczego? Już wam pokazuję. Przypuszczalnie biorę tutaj działo Meda T34x3, 122 mm działo o gorszej szybkościelności, gorszej penetracji, tych samych uszkodzeniach i patrzcie się, celność, tu mamy 0,36, a tu 0,46, tak samo jak w innych czołgach premium z działem 122 mm, tutaj celność jest zdecydowanie lepsza oraz czas celowania 2,8, a tu mamy 3,4. Okej, można powiedzieć fajnie, no tylko że te czołgi ósmotierowe z działem 122 mm mają matchmaking do 9 tieru. No tutaj ten M4A1 czasem rzuca na 10 tiery. Tym czołgiem gra się bardzo uważnie, ponieważ jak widać pancerza on nie posiada. Już wam pokazuję na Tank Inspektorze. Ten czołg po prostu wszędzie przez czołgi, nie wiem, od 5 tieru wzwyż jest przebijalny. Czy to skontuje, czy to nie wiadomo co robi, bez żadnego problemu. Pancerz po prostu tego czołgu to jest papier. Ale tutaj oczywiście nie gra się na pancerz, nie gra się jak typowy med, ponieważ też mobilność tutaj nie jest najlepsza, ale wystarczająca. Prędkość maksymalna 40 km na godzinę, a moc silnika 460 koni. Czyli na przykład można porównać do AMX-a CDC, gdzie waga jest taka sama, a tu mamy 460 koni, a AMX CDC, który waży mniej, ma 1200-konny silnik. No to
ten AMX CDC, ale no to jest po prostu inna liga, zdecydowanie lepszy czołg i wspanialsza zabawka, ale tutaj M4A1 Revalorize nie jest taki stracony, ponieważ gracze, którzy potrafią grać uważnie i wykorzystywać, nie wiem, kamuflaż, miejscówki, to naprawdę to działo może przysnajpić, bo jest o wiele bardziej celny niż 122, a strzela, tak jak widać, po 10, co 10,5 sekundy po 390, a czasami losuje o wiele, wiele więcej. Przeczytam teraz, co o tym czołgu pisze Wargaming. M4 Sherman w różnych wersjach był dostarczony do Francji w latach 50. XX wieku jako część programu o wzajemnej pomocy w działaniach obronnych MDAP. Francuskie biura projektowe rozpoczęły modernizację pojazdu w celu ulepszenia jego siły ognia. Projekt ten doczekał się swojego następcy w postaci programu modernizacyjnego dla Narodowych Sił Obronnych Izraela, Sherman M51. Czołg nigdy nie wszedł do służby we Francji, liczba zbudowanych prototypów pozostaje nieznana, czyli taka tajemnica, można powiedzieć. Cóż jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o prędkość obrotu kadłuba i prędkość obrotu wieży, wszystko jest w porządku. Zasięg widzenia 390. Oczywiście mógłbym nawet mu dać tutaj lornetkę zamiast stabilizatora pionowego albo wentylacji, ale to jeszcze muszę rozegrać trochę tych bitew na tym czołgu, żeby wiedzieć dokładnie, czy można właśnie wykorzystywać zamiast jednego z modułów lornetkę albo coś innego. Okej, no to w zasadzie tyle powiedziane. No o tym czołgu dużo nie mogę na razie powiedzieć, bo rozegrałem dopiero 10 bitew, czyli główna zaleta działo, główna wada pancerz. Jeżeli chodzi o depresję, minus 7. Inne czołgi premium 8 poziomu, które mają uderzenie po 390, tej depresji prawie nie mają, tam 5-3, a tutaj mamy 7 stopni, czyli wszystko ok. Dobra, spróbuję rozegrać jakąś bitewkę na tym czołgu, aby pokazać go na polach bitewnych. Ok, mapa murowanka, rzuciło mnie na 9 tiery, jedna artyleria. Pojadę w lasek, spróbuję na początku porównać mobilność do innych czołgów. No jak widać, no mobilniejszy jestem o wiele bardziej niż ciężkie czołgi. Chociaż jak widać 112 jedzie prawie tak samo szybko jak ja. Więc no tutaj mobilność raczej można powiedzieć bliżej czołgu ciężkiemu niż średniemu. No ten silnik jednak 460 koni na tą wagę moim zdaniem za mało. Przydałby się tu silnik przynajmniej 600 konny. No 40 na godzinę osiągam w miarę szybko. No i zaraz spróbuję wykorzystać właśnie główną zaletę, czyli działo tego czołgu. Czołgi podjeżdżają, muszę bardzo uważać, żeby nie zostać trafionym. Weszło jak masło, przeciwnik obecny. 383. No i zostałem wyspotowany. No i pierwszy czołg zniszczony. Jak na razie wszystko ładnie wchodzi, ale w bok ISA 3, no to wchodzić musi. Trafienie w przedział amunicyjny. Straciliśmy część pocisków, ale nie doszło do eksplozji. No tutaj mnie zablokował trochę IS 3, ale jakoś przeżyłem. Próbuję jakoś się tak ustawić, żeby móc strzelać w te wrogie pojazdy.
Dobra, czołgi się rzuciły, więc może pójdę razem z nimi. Tu mamy trzy czołgi. To musiał poczuć. 443. Bardzo ładne losowanie. O, tutaj źle. Spróbujmy teraz od tyłu. Te czołgi. Mam go na celowniku. To musiał poczuć. To musiał poczuć. No i objeżdżamy M103. Powiem wam, że nawet ładnie nam się to udało zrobić, przycelowanie. 400. No i teraz atakujemy już drugą flankę. No niestety chyba zostanie to skapowane, bardzo szkoda. Myślałem, że jeszcze coś zrobię w tej bitwie. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Mam go na celowniku. Nie widzę celu. To musiał poczuć. No, bije mnie ten T30, typ E60. No ale dostał. No niestety nie trafiłem. I ostatni czołg. No fajnie by było go trafić. No, ale on mnie trafił. Chyba nie zdążę mu oddać. Włączę sobie jeden goldowy pocisk. Ale no nie zdążyłem, nie zdążyłem. Popełniłem trochę błędów, mogłem oczywiście zrobić lepszy wynik. Myślę, że spokojnie ponad 4, może nawet i 5 tysięcy obrażeń w tej bitwie mogło mi się udać zrobić. Ok, więc zobaczmy, co tutaj na wyniczku pokazało. EXP 1048 bazowy, 3743 obrażeń. No i w zasadzie tyle, no bo pancerz wszystko przyjął, chyba, tak mi się wydaje, chociaż otrzymanych trafień 7 dostałem. No i zarobek 80, niecałe 5 tysięcy. Nie za dużo, szczerze mówiąc, ale warto zobaczyć właśnie, że mały koszt amunicji, czyli tylko 8 tysięcy za amunicję tutaj. Ta amunicja w porównaniu do czołgów, które biją też po 390, albo nawet Love, który bije 320, tutaj jest amunicja po 580, a tam jest ponad 1000, 1000, nawet 60, ma T34, 1024, 1030. No i goldowe pociski również nie są takie drogie. Cena w zasadzie goldowego pocisku jest taka sama jak MX-CDC, ale oczywiście MX-CDC to moim zdaniem inna liga, zdecydowanie lepszy czołg, więcej obrażeń na minutę, no i mobilność niesamowita. Z tym, że ten czołg mi się podoba, takie połączenie, można powiedzieć, Shermana, taki francuski Sherman z niesamowitym działem, moim zdaniem oczywiście najlepszym działem, które bije po 390, jeżeli chodzi o czołgi premium 8 poziomu. No to w zasadzie tyle, jeszcze raz bardzo dziękuję koledze, który zakupił mi ten czołg, wielkie dzięki, na pewno będę tym czołgiem grał, bo podoba mi się ta gra. Tym czołgiem, tylko że gra to jest specyficzna, bardzo uważna. No i w zasadzie tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.